po styczniu jasnym i białym, będą w lato upały. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie. Od najwspanialszych życzeń dla wszystkich dziadków, bo 22 stycznia przypada Dzień Dziadka. A także od pożegnania białej zimy w wielu rejonach naszego kraju, bo w nadchodzącym tygodniu zapowiada się nieco cieplejsza aura z temperaturami powyżej zera. W czasie odwilży warto się przejść po ogrodzie i sprawdzić, jak czują się rośliny. To czas, kiedy można podlać rośliny zimozielone, jeżeli tego potrzebują. Jeżeli rosną one na rabatach pod chmurką, zapewne nie będzie takiej potrzeby, bo mogą czerpać wilgoć stopniejącego śniegu lub z deszczu. Jednakże, jeżeli mamy posadzone iglaki bądź liściaste rośliny zimozielone w donicach pod zadaszeniami, to je w czasie odwilży należy odwiedzić z konewką. W warzywnikach cieplejsze styczniowe dni możemy wykorzystać, żeby zaplanować i wyznaczyć nowe grządki i ścieżki oraz stanowiska pod przyszłe tunele i inspekty. Żeby ziemia w miejscach najszybszych, może już lutowych wysiewów, nie była mocno zmarznięta po nadejściu kolejnych przymrozków, można ją teraz dodatkowo wyściółkować, np. liśćmi, słomą lub agrowłókniną. W domach również w dalszym ciągu przygotowujemy się do nowego sezonu. Planujemy, co w tym roku będziemy uprawiać, co będziemy sadzić i co wysiewać. W tym celu sprawdźmy, które nasiona pozostały nam z poprzednich lat, a które trzeba nabyć. O styczniowych wysiewach bylin i roślin kwitnących była już mowa w poprzednich odcinkach Tygodnia w Ogrodzie. Część z tych roślin wymaga jeszcze przechłodzenia, stratyfikacji, wystawiamy je więc po wysianiu na zewnątrz. Część to z kolei rośliny ciepłolubne, które trzymamy cały czas w cieple naszych mieszkań. Przypominamy, że z tej drugiej grupy roślin, oprócz na przykład pelargonii, możemy już na rozsady w domach wysiewać drobne begonie stale kwitnące. Mają one długi okres wegetacji, bo od wysiania do kwitnienia musi minąć około 5 miesięcy, ale warto, bo potem rośliny te są ozdobą ogrodu lub balkonu przez całe lato. Kwitną nieprzerwanie do przymrozków. Są wytrzymałe, odporne, kolorowe i śliczne. Drobne nasiona tej begonii kiełkują dość długo, bo 2-3 tygodnie i potrzebują ciepła, temperatury 20-24 stopni Celsjusza. Nie zapominajmy o pelargoniach, fuksjach czy dipladeniach, które zimujemy. Zaglądajmy do nich od czasu do czasu i sprawdzajmy, w jakiej są kondycji. Kontrolujemy też stan innych przechowywanych roślin, w tym roślin śródziemnomorskich, takich jak na przykład oleandry, oliwki czy cytrusy, które okres zimy spędzają w chłodniejszym pomieszczeniu. Sprawdźmy, czy nie trzeba ich delikatnie podlać i czy nie widać na nich oznak chorób lub żarowania szkodników. Czekając na wiosnę, możemy rozpocząć pędzenie kwitnących roślin cebulowych, wykopanych z ogrodu, jeżeli widzimy, że zaczynają już kiełkować, lub kupionych w sklepach, w których już możemy je nabyć bez problemu. Cieszą one oczy zwłaszcza wtedy, gdy w domu nie ma już ozdobnej choinki i pochowaliśmy już wszystkie świąteczne dekoracje. Z kolorowych hiacyntów, narcyzów, w tym żonkili, krokusów i innych wiosennych kwitnących cebulowych piękności możemy stworzyć prześliczne roślinne dekoracje. A po przekwitnięciu możemy wiosną cebulę tę posadzić w ogrodzie. Są duże szanse, że zakwitną na rabacie również w kolejnych latach. A wiosna coraz bliżej. Życzymy cudownego, udanego tygodnia. Na kolejny tydzień w ogrodzie zapraszamy za tydzień.